Uroczyste i bardzo niekonwencjonalne obchody Dnia Niepodległości w przedszkolu nr 9. Najmłodsi prezentowali zawody i tradycje charakterystyczne dla mieszkańców różnych stron Polski. Każdego roku święto obchodzone jest inaczej. W poprzednich latach dzieci przebierały się za sławnych Polaków, prezentowały tańce i pieśni z różnych regionów. Tym razem wcielił się w mieszkańców różnych regionów Polski. Poprzez poznawanie różnych zawodów chcemy dzieciom przekazać wartości kulturalne, tradycje, szacunek do drugiej osoby i do pracy jako wartości samej w sobie. Była to ciekawa podróż po różnych zakątkach kraju. Przedszkolaki dowiedziały się, jak ciężki jest zawód górnika oraz poznały tradycje pielęgnowane na Śląsku. Był także zawód rolnika z Wielkopolski, który po ciężkiej pracy odpoczywa przy muzyce i ludowych tańcach. Przedstawiciele Pomorza wcielili się w rybaków. Za ciężką pracę na morzu dzieci nagrodziły ich piosenką. W dzisiejszych czasach zapracowani rodzice rzadko przekazują dzieciom wiedzę i wartości związane z ważnymi historycznymi wydarzeniami. Od lat wartości związane z odzyskaniem niepodległości przekazują przedszkola i jak widać, nauka nie idzie w las. Dzisiaj jest święto Polski, dlatego że nasza wspólna matka. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Krzewina. O, to polska kraina. Ona może zaśpiewać. Edukacja o historii kraju i jego symbolach przekazana w formie zabawy ma szansę na długo zapaść w pamięć przedszkolaków.